Zapraszam na kolejny odcinek serii 5 mitów o, dzisiaj mit o piekle. Jeżeli nie słuchaliście pozostałych odcinków, nie oglądaliście pozostałych odcinków, zapraszam. Link do całej playlisty będzie znajdował się na końcu tego filmu. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o piekle. Jest wiele mitów, czyli fałszywych rozumień tej rzeczywistości piekła wśród ludzi, którzy nie wierzą w Boga, ale też wśród ludzi, którzy mówią o sobie, że są chrześcijanami. Dlatego zachęcam. Tekst, film nagrany na podstawie artykułu z platformy Crossway. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, w notatce jest link do tekstu. Zapraszam. Mit pierwszy. Pan Jezus nie dużo mówił o piekle. Nie przejmował się piekłem. To mit, czyli nieprawda. Kiedy czytamy Ewangelię, to widzimy, że Pan Jezus wiele mówił o piekle. Mówił o piekle w różny sposób, aby zilustrować jego straszną rzeczywistość. Na przykład w Ewangelii według świętego Łukasza w 16 rozdziale mówi o tym, że używa słowa Hades i odnosi się to do piekła i to piekło jest oddzielone przepaścią i nikt do piekła nie może się sam dostać, ani nikt z tego piekła sam nie może wyjść. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale czytamy, jak Pan Jezus mówi o tym, że piekło to przestrzeń pełna ognia. Mówi też o niebezpieczeństwie całego ciała, które może być wrzucone do piekła. Ewangelia według świętego Mateusza, 5 rozdział. W Ewangelii według świętego Marka w 9 rozdziale mówi o ogniu nieugaszonym, że piekło jest ogniem nieugaszonym. Używa też Pan Jezus takich słów, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. W Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale czytamy, jak Pan Jezus mówi, że Syn Człowieczy wraz ze swoimi aniołami pośle wszystkich, którzy łamią prawo, do pieca ognistego i tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jezus nazywał to miejsce także ciemnościami zewnętrznymi. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. W końcu nie ma wątpliwości, że Pan Jezus nie stronił od omawiania miejsca niekończących się męk, często używając sugestywnego języka, aby zwrócić uwagę widza, aby ostrzec grzeszników przed nadchodzącym sądem. Tych fragmentów jest bardzo dużo, wymienię tylko kilka. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, 7, 10, 13, 23, 25, 26. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 8, 9, 16. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 9, 12. Ewangelia według świętego Jana, na przykład rozdział 5. Mit 2. W Starym Testamencie nie ma żadnych informacji na temat piekła. Jak większość doktryn biblijnych, w Starym Testamencie widzimy tylko zarys, a pełne rozwinięcie danej doktryny widzimy w Nowym Testamencie. Ale to wcale nie oznacza, że w Starym Testamencie nie ma kompletnie żadnych informacji o piekle. Izajasz często mówił o gniewie Bożym. Zobacz Księgę Izajasza, 10 rozdział, 29, 30 czy 33. Na przykład w Izajaszu, w Księdze Izajasza, bezbożni powinni drżeć, ponieważ grozi im ogień trawiący i wieczny. Izajasz 33. Kulminacją Księgi Izajasza jest ostatni rozdział, w którym prorok mówi o Panu przychodzącym w ogniu. Czytamy tak. Oto bowiem Pan przyjdzie w ogniu, a Jego rydwany będą jak wicher, by wylać zapalczywość swojego gniewu i ukazać swoją grozę w płomieniach ognia. Gdyż Pan będzie sądził ogniem i mieczem wszelkie ciało, a wielu będzie pobitych przez Pana. Widzimy, że na samym końcu sprawiedliwi wyjdą i spojrzą na trupy ludzi, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu, bo robak ich nie umrze, ogień ich nie ugaśnie i będą odrazą dla wszystkiego ciało. Izajasz 66, 24. Zobaczcie też użycie tych samych słów przez Pana Jezusa w Ewangelii Marka w 9 rozdziale.
Język ten znajduje odzwierciedlenie również w proroku Danielu, gdzie mówi się nam o sądzie ostatecznym, o tym, że wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się, niektórzy do życia wiecznego, a inni do pogardy wiecznej. Księga Daniela, rozdział 12. Mit 3. Piekło na pewno nie jest wiecznym miejscem kary. Nowy Testament mówi bardzo wyraźnie o tym, że piekło jest wiecznym miejscem kary. Zobacz Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. Czytamy tam: wówczas im odpowie: zaprawdę powiadam wam, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście i mnie. I pójdą ci na męki wieczne, a sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Piekło jest ogniem wiecznym. Zobacz Ewangelia według świętego Mateusza, 18 rozdział, 8 werset. Czytamy: dlatego jeśli twoja ręka albo noga jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do życia chromym albo ułomnym, niż mając dwie ręce albo dwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego. Piekło to ogień, którego nie można ugasić. Zobacz Ewangelia według świętego Marka, 9 rozdział, 45 wers. A jeśli twoja noga jest ci powodem upadku, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż mając dwie nogi zostać wrzuconym do piekła w ogień nieugaszony. W Ewangeliach widzimy także pewien zwrot, gdzie robak ich nie umiera. Choćby Ewangelia Marka, 9 rozdział, 48 werset. Jeśli zaś twoje oko jest ci powodem upadku, wyłup je. Lepiej bowiem jest dla ciebie jedno okiem wejść do Królestwa Bożego, niż mając dwoje oczu zostać wrzuconym do ognia piekielnego, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Fałszywi nauczyciele także mają miejsce zarezerwowane w piekle, gdzie mrok całkowitej ciemności został dla nich przeznaczony na zawsze. Judy, werset 13. W Księdze Objawienia, w Księdze Apokalipsy, w 14 rozdziale czytamy, jak opisane jest cierpienie bezbożnych, a dym ich męk unosi się na wieki wieków i nie odpoczywają dniem ani nocą. Zobacz też Księgę Objawienia, rozdział 19, wers 3, Księga Objawienia, rozdział 20, wers 10. Jak mówił jeden z biblistów, gdyby Chrystus zamierzał nauczać, że przyszła kara jest tymczasowa, porównałby ją do umierającego robaka, a nie do robaka, który nigdy nie umiera, ale zawsze cierpi. Porównałby ją do ognia, który będzie zgaszony, a nie do ognia, który jest nieugaszony i płonie zawsze. W Nowym Testamencie to samo słowo użyte do opisania życia wiecznego jest również używane do opisania kary wiecznej. Zobacz Księgę Objawienia, rozdział 22, wersety 14-15. Widzimy, że istnienie sprawiedliwych w niebie jest zgodne z istnieniem niesprawiedliwych poza niebem, to jest w piekle. Mit 4. Piekło to tylko miejsce oddzielenia od Boga. W Biblii piekło jest opisane jako miejsce, gdzie odbywa się wieczna kara na tych, którzy nie dostąpili zbawienia. To grzesznicy, którzy popełnili zdradę, którzy są nieposłuszni, byli nieposłuszni Bogu. Pozostaną w miejscu, gdzie będą nieustannie karani za to. Idea, że piekło jest jedynie oddzieleniem od Boga, jest myląca i niesłuszna, choć z pewnością obejmuje oddzielenie od Chrystusa. W Ewangelii Mateusza czytamy: Jezus powie do tych, którzy będą po Jego lewej stronie: idźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów. Nienawidzący Boga grzesznik nie ma już pośrednika, pozostaje w obecności świętego, sprawiedliwego i potężnego Boga. Piekło to miejsce, a nie metafora opisująca jakieś wewnętrzne procesy myślowe.
Bogacz w piekle nazywa to miejsce miejscem męki. Zobacz Ewangelię według świętego Łukasza, rozdział 16. Tak jak istnieje miejsce dla sprawiedliwych po śmierci, tak istnieje miejsce dla niegodziwców po śmierci. Gehenna odnosi się do doliny Chinom poza Jerozolimą. Miejsce to ma straszną historię. Z Izraelitami i królami Izraela swego czasu palącymi swoje dzieci jako ofiary fałszywym bogom Molochowi. W Biblii Gehenna nie jest nawiązaniem do płonącego wysypiska śmieci, ale do rzeczywistości o wiele gorszego miejsca, w którym dzieją się najstraszniejsze rzeczy. Piekło jest miejscem czystego zła, miejscem tak przerażającym i pozbawionym wszelkiej nadziei. Piekło nie jest tylko zwykłym oddzieleniem od Boga. Piekło jest, jak powiedział pewien purytanin, miejscem, w którym sam Bóg własnymi rękami, czyli mocą swojego gniewu, jest natychmiastowym, wymierzającym karę duszom ludzkim. 5. Piekło to miejsce, gdzie Bóg daje ludziom to, co chcieli. Jest to tylko częściowa prawda i w obrębie niej jest bardzo dużo nieporozumień. W pewnym sensie piekło jest niekończącą się egzystencją, w której niegodziwcy są oddzieleni od Boga. W tym sensie ich życie odzwierciedla życie na ziemi. Nie chcieli Chrystusa na ziemi i dlatego będą bez Niego w piekle. Nikt jednak nie pragnie cierpieć z rąk Boga, zwłaszcza na zawsze. Nikt też nie chce, żeby ich rozpacz była ciągła. Gdy stworzenie w piekle coraz bardziej zdaje sobie sprawę, że cierpi wiecznie, rozpacz wiecznego cierpienia może się tylko nasilić. Ci, co są w piekle, nie mają obietnic, a co za tym idzie, nie mają nadziei, tylko rozpacz. Bezbożni będą rozpaczać w piekle, ponieważ Bóg będzie gniewał się na nich wiecznie. Dlatego jest tak ważne, abyśmy głosili Ewangelię wszystkim ludziom, abyśmy ostrzegali ich przed tym miejscem, zachęcali do tego, aby odwrócili się od swoich grzechów i uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Mówienie, że ludzie dostaną w piekle to, co chcieli, nie jest prawdą. Każdy człowiek pragnie miłości, każdy człowiek pragnie szczęśliwości. W piekle tego nie będzie. Dlatego mówmy ludziom prawdę, zachęcajmy do czytania Słowa Bożego i tłumaczmy tą prostą rzeczywistość. Bóg jest święty, a człowiek jest wezwany do odwrócenia się od swoich grzechów i wiary w jedynego pośrednika pomiędzy Bogiem, Ojcem a ludźmi, Jezusa Chrystusa, Boga, Syna.